Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Rozpoczynając dzisiejszy program, chcielibyśmy powrócić do obchodów Wielkiego Święta Polskiego Parlamentaryzmu, 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji w warszawskiej archikatedrze świętego Jana sprawowana była msza święta za ojczyznę, a w samo południe uroczystości rocznicowe z udziałem tłumów warszawiaków odbyły się na Placu Zamkowym. Dokładnie 220 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono konstytucję, która stała się dumą Polaków i pierwszym tego typu dokumentem w Europie. Konstytucja 3 maja była ewenementem na skalę europejską i światową, tłumaczy dr Hubert Weiss, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych. Konstytucja 3 maja wprowadzała system trójpodziału władzy monteskiuszowskiej, wprowadzała nas w nowoczesność, niewątpliwie. Ale tak naprawdę była wynikiem wielkiego nauczania, które działo się w ramach Komisji Edukacji Narodowej. Niestety zapisy te pozostały martwe. Wkrótce państwo polskie za sprawą sąsiadów przestało istnieć. Mimo to idea nowoczesnego państwa zapisana w tejże konstytucji przyświecała przez lata zaborów wielu patriotycznym środowiskom. Dlatego już po odzyskaniu niepodległości 3 maj stał się świętem narodowym. W Warszawie główne uroczystości odbyły się w samo południe na Placu Zamkowym. Na wieżę zegarową wciągnięto flagę. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył flagi dowódcom wyróżnionych jednostek i instytucji wojskowych. Był przemarsz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i popis orkiestr wojskowych. Na uroczystości przyszło wielu mieszkańców Warszawy, ale nie tylko. Pani Iwona z dziećmi przyjechała ze Śląska. Pracuję w szkole, uczę historii i święta państwowe, tak jak uchwalenie Konstytucji 3 maja czy 11 listopada, odzyskanie niepodległości, są najważniejsze, no i każde dziecko powinno znać te ważne wydarzenia. W tym roku warszawskie uroczystości po raz pierwszy odbywały się na Placu Zamkowym. To właśnie tutaj, tu na Zamku Królewskim w Warszawie, 220 lat temu Sejm Wielki przyjął Konstytucję majową. Uważam, że powinny być na zamku, po to, żeśmy ten zamek podnosili z ulic. Ale nie wszyscy podzielali to zdanie. Było mało miejsca tak dla defiladującego wojska, jak i uczestniczących w uroczystościach warszawiaków. Jest różnica, tu jest ciasno przede wszystkim, mała widoczność. Nieprzestronnie. Tam jednak charakter taki bardziej uroczysty był. Tu tak ludzie są stłoczeni, a zwłaszcza właśnie z dziećmi. No po prostu nie można im pokazać tego, co by się chciało. Powinno się być, tylko nie tu, nie w tym miejscu akurat, bo kiepskie miejsce mi się wydaje. A czemu kiepskie? Może bo nic nie widziałem. Na Placu Piłsudskiego było wiele ciekawiej. W tym roku podczas defilady zabrakło też oddziałów w strojach historycznych, jak również kawalerii. Prezydent wzywał do radosnego świętowania, ale gromił tych, którzy z obecnej władzy nie są zadowoleni. Bronisław Komorowski w przemówieniu odniósł się do obywatelskiego protestu, jaki od kilku miesięcy nasila się w Polsce. Zdaniem Komorowskiego pisanie haseł na fladze narodowej i śpiewanie „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie” czyni z naszych symboli narodowych zakładników współczesnych sporów politycznych. Nowe miejsce i nowy, ostry język prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dumni jesteśmy nie tylko z Konstytucji 3 maja, ale również z osiągnięć suwerennej i demokratycznej, współczesnej Polski. Ci, którzy czują inaczej, szargają świętości, twierdzi prezydent. Nie licuję z dumą biało-czerwonych sztandarów, wypisywanie na nich politycznych sloganów czy politycznie motywowanych fałszywych oskarżeń, co niestety zdarza się coraz częściej. Bronisław Komorowski wykorzystuje jedno z największych świąt narodowych, by dzielić Polaków, uważa poseł PiS Karol Karski. To jest ten sam Bronisław Komorowski, który, gdy żył prezydent Lech Kaczyński, mówił, jaki prezydent, taki zamach. To jest ten sam Bronisław Komorowski, który pocieszał środowisko Platformy Obywatelskiej, mówiąc, iż może prezydent Lech Kaczyński gdzieś poleci i nie wróci. To jest dzień, kiedy powinniśmy wskazywać, iż Polska ma wielki wkład do rozwoju konstytucjonalizmu europejskiego i światowego. To jest dzień, w którym powinniśmy się cieszyć, a to nie jest dzień na bezmyślne połanianki.
Komorowski poczuł się dotknięty także tym, że często w świątyniach wierni śpiewają Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie. Prezydent grzmiał, że nikt nie ma Polski na wyłączność i wzywał, by z narodowych pieśni i sztandarów nie czynić zakładników współczesnych sporów. Dzisiaj boli serce, gdy słyszy się te święte dla Polaków słowa śpiewane przeciwko współczesnej, przecież wolnej, przecież naszej Polsce. Słowa Ojczyznę wolną racz nam wrócić, panie, które zdarza się słyszeć w kościołach w Polsce, to znak, że władza oderwała się od narodu, od jego aspiracji, zauważa etyk profesor Piotr Jaroszyński. Władza, nie mając kontaktu ze społeczeństwem, sądzi, że szacunek dla władzy ze strony społeczeństwa pojawia się automatycznie, a więc wtedy, kiedy ktoś piastuje jakąś funkcję. Okazuje się jednak, że w tradycji polskiej na władzę trzeba też zasłużyć. Osoby odpowiedzialne za los państwa szczególnie powinny iść drogą prawdy, mówił dziś w homilii metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Symbole narodowe trwanie zawdzięczają nie władzy, a narodowi i to jego są własnością. Kiedy władza nie spełniała oczekiwań lub była odrzucana, naród dawał temu symboliczny wyraz. Tak było pod zaborami, tak było w czasach dyktatury komunistycznej. Taką potrzebę czuje wielu Polaków także dziś. Uroczystości patriotyczne odbywały się również w innych miastach Polski, między innymi w Gdyni, gdzie zgodnie z marynarską tradycją miała miejsce wielka gala banderowa. Podnieść! Wielka gala banderowa to nic innego jak morski ceremoniał, który polega na dekoracji statków banderami, proporcami i flagami Międzynarodowego Kodu Sygnałowego. Odbywa się to w szczególnie uroczyste dni, wyjaśnia porucznik marynarki wojennej Piotr Wojtas. Święto Konstytucji, jak każde święto państwowe i uroczystości wojskowe, mają specjalną uprawę. I w ten właśnie sposób, podnosząc wielką galę banderową, marynarze podkreślają rangę tego święta. Również 3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski odprawili mszę dziękczynną za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II. Wczoraj za nowego błogosławionego dziękowali wierni z całego świata podczas Eucharystii odprawianej na placu świętego Piotra. Dziś w rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore odbyło się nasze narodowe dziękczynienie z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. Dziękujemy, że stał się dla nas błogosławionym i patronem naszego trzeciego tysiąclecia. Eucharystii dziękczynnej przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, a homilię wygłosił prymas polski ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński. Dziś dziękujemy Bogu w pokorze ducha także za to, że to właśnie w Polsce dojrzewało powołanie Jana Pawła II. Że z Polski wyszedł i do niej wracał jako pielgrzym, myślą i sercem pozostając jej synem. Jan Paweł II z Polski wyniósł szczególne umiłowanie Najświętszej Marii Panny. Jak podkreślał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik, Polacy powinni wzorem nowego błogosławionego zawierzyć swoje życie Maryi. To jest dobry punkt odniesienia na te nowe czasy, żebyśmy próbowali popatrzeć, że ta droga wierności Panu Bogu, Matce Bożej, ta maryjna droga Polski jest bardzo ważna i warto na niej wytrwać, pozostać. W naszym narodowym dziękczynieniu w Bazylice uczestniczyli duszpasterze, siostry zakonne, które posługiwały Ojcu Świętemu, a także liczni Polacy. Wydaje się wyjątkowa szansa nie tylko manifestacji własnej wiary, ale także szansa jakby zanurzenia się w owocu tego wielkiego wydarzenia, jakim była beatyfikacja. Wierzymy, że naprawdę Ojciec Święty, jakby błogosławiony, poprowadzi Polskę dalej. Narodowe dziękczynienie z rzymskiej Bazyliki transmitowało Radio Maryja. Na się rodzaju, Polsce, na świecie modli się, modli teraz z nami, z Radio Maryja. Pozdrawiamy. Tymczasem w Bazylice Świętego Piotra wierni od rana modlili się przy relikwiach nowego błogosławionego Polaka. Trumna znajduje się już w kaplicy Świętego Sebastiana, poinformował ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Wczoraj wieczorem została złożona. Była to uroczystość prywatna, bardzo
charakterze bardzo prywatnym. Przewodniczył jej kardynał Komastri. Było obecnych kilku kardynałów, kilku biskupów, kilku księży. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła trwał 6 lat. Teraz czekamy na kanonizację papieża Polaka. Teraz to wszystko zależy od Pana Boga. To On jest tym, który wyznacza rytm pracy. Do kanonizacji potrzebny jest nowy cud, a więc jeżeli taki się wydarzy i będzie miał rzeczywiście przypadek przypisywany stawiennictwo Jana Pawła II, będzie miał charakter uzasadnionego cudu, podejmiemy zaraz pracę, aby pracować nad tym dalej. 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja świętowali Polacy na całym świecie, w tym oczywiście w Kanadzie. Obejrzyjmy sprawozdania z uroczystości obchodów, jakie odbyły się w Mississaudze i w Toronto. Obchody rocznicy święta 3 maja zorganizowane przez Okręg Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej odbyły się w niedzielę 1 maja w dniu beatyfikacji Jana Pawła II. Przy dźwiękach werbli i bębnów harcerskich na mszę świętą do kościoła świętego Maksymiliana Kolbe przemarszem udali się harcerze i harcerski Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada, nasi weterani, przedstawiciele Okręgu Mississauga KPK, Koła Przyjaciół Harcerstwa, członkowie Związku Polaków w Kanadzie, uczestniczący zawsze w obchodach świąt narodowych, panowie ze Stowarzyszenia imienia Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki oraz dziewczęta z zespołu Radość Joy. W pobliżu świątyni na maszerujących czekała, przygrywając raźnie, orkiestra Denta Polonia Brass Band. Po mszy świętej dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II, z której relację przedstawiliśmy tydzień temu, pod znajdującym się obok Centrum Kultury imienia Jana Pawła II pomnikiem Patrioty odbyła się pierwsza część uroczystości. Pierwsza, gdyż rzęsisty deszcz zmusił organizatorów do przeniesienia części oficjalnej do sali centrum. Jednak na przekór deszczu zgromadzeni słuchali w miarę radosnego śpiewu dziewcząt zespołu Radość Joy. A nasi weterani wraz z harcerkami i harcerzami trzymali wartę honorową pod pomnikiem. W ceremonii, podczas której odegrano hymny, a na maszty podniesiono flagi kanadyjską, polską i Watykanu, uczestniczyli m.in. prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, przewodnicząca Okręgu Kanada Związku Harcerstwa Polskiego, jednocześnie przewodnicząca Rady KPK, harcmistrzyni Krystyna Reitmeier, prezes Fundacji Maksymiliana Kolbe Tadeusz Fujarczuk oraz będący w tym dniu wciąż kandydatami na posłów do Parlamentu Federalnego minister wielokulturowości i migracji Jason Kenney, Władysław Lizoń i Tadeusz Opitz. Następnie uroczystość kontynuowano w sali centrum, gdzie zgromadziło się około 200 osób. W nasyconym patriotyzmem spotkaniu prowadzonym przez prezes Okręgu Mississauga Kongresu Małgorzatę Jedlewską okolicznościowe przemówienia wygłosili Jason Kenney i Teresa Berezowska. Oboje mówcy podkreślali znaczenie uchwalonej pod koniec XVIII wieku Konstytucji 3 maja dla rozwoju demokracji w Europie i na świecie, zaś mając na uwadze ogłoszenie tylko kilka godzin wcześniej Jana Pawła II błogosławionym, oboje przywoływali wielkość polskiego papieża. Jason Kenney odczytał wydane z tej okazji oświadczenie premiera Stephena Harpera. Oto fragmenty ich wystąpień. Pope John Paul was one of the transformative global leaders of the 20th century. Widely credited with playing a key role in bringing a peaceful end to the Cold War, his immense influence sprang from a profound belief in the dignity of the human person and the power of human freedom. He was one of those rare leaders in history whose beliefs were vindicated dramatically by events in his own lifetime. A scholar of great accomplishment and a pastor of rare gifts, in his long and eventful reign, Pope John Paul II made a deep impression on a generation of young Catholics, as shown by the hundreds of thousands who attended the extraordinary World Youth Day celebrations in Toronto in 2002. Devoted to the cause of Christian unity, he won the admiration and affection of people of goodwill around the world. Dzisiaj jest dzień, że możemy wszyscy być tacy dumni, że jesteśmy Polacy, że jesteśmy Kanadyjczycy, że mieliśmy Jana Pawła jako naszego papieża, że on był Polakiem, ale że on należy do całego świata. I cały świat teraz o nas wie bardzo dobrze. Long live Canada, long live Poland.
Tydzień później, w niedzielę 8 maja, obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-majowej zorganizował Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku, po mszy świętej w kościele świętego Stanisława Kostki, wielu jej uczestników przemaszerowało ulicą College do University Avenue i dalej pod budynek parlamentu ontaryjskiego. W pochodzie, na czele którego wraz z prezesem placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Krzysztofem Tomczakiem, szli harcerze Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy dźwiękach orkiestry dętej Orzeł Biały i werbli harcerskich, maszerowały m.in. poczty sztandarowe organizacji weterańskich i społecznych, weterani i przedstawiciele organizacji polonijnych, Konsulatu Generalnego Polski w Toronto oraz zastępy instruktorów i młodzieży obu wspomnianych organizacji harcerskich, jak i członkowie kół przyjaciół harcerstwa. Pod parlamentem do zebranych dołączyły dwie posłanki reprezentujące okręg Parkdale High Park. Nowo wybrana poseł federalna Peggy Nash i poseł ontaryjska Sherry Dinova. Jak zwykle uroczystość prowadzona przez prezesa okręgu Toronto KPK Juliusza Kirejczyka rozpoczęto odśpiewaniem hymnów Kanady i Polski oraz wciągnięciem na maszt biało-czerwonej flagi. Okolicznościowe przemówienia wygłosili wiceprezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Jan Cytowski, konsul generalny Polski w Toronto Marek Ciesielczuk, posłanki Peggy Nash i Sherry Dinova oraz przewodnicząca Okręgu Kanada Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Krystyna Reitmeier. Oto fragmenty ich wystąpień. Chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za to, że pamiętacie o tym, że ta tradycja trzeciomajowa jest ciągle utrzymywana. Szczególnie radosne jest to, że widzimy dużo młodzieży. Szkoda, że jest to tylko młodzież harcerska, bo przyznam się, że dużo więcej oczekiwałem, że będzie naszych studentów, którzy niedługo będą mieli swoją konferencję Quo Vadis. Ale może następnym razem przyjdą. Może właśnie na Quo Vadis im powiemy, że 3 maja też jest ważny. On the 3rd of May in 1791, Poles adopted this document, which was the first in Europe and the second in the world. Our great predecessors wrote, despite obstacles that may arouse our passions, we are adopting this constitution with the greatest constancy of spirit for the common good, to strengthen freedom, to secure our homeland and its borders. And all this was done by the nation that at the end of the 18th century was characterized as an example of chaos, self-interest, inability to carry out reforms. The Polish Constitution was inspiring because it was a symbol of freedom and democracy and a just society, of the Enlightenment in Europe and around the world. And I know that in the many tragic and difficult days and years that followed for the Polish people, the Constitution has been a symbol of inspiration and freedom for Poles, not only within Poland, but around the world. And we thank you for your struggle for freedom and democracy. And we are so glad today to see democracy reign in Poland today, and to see Poland fully part of modern Europe and playing its full role in the EU and in NATO. When I think of democracy, I do think of Poland. You were a leader in the world 220 years ago, but really, I think often closer to my heart, you were a leader in the destruction of the totalitarianism of the Soviet Union as well. And it started in Poland. Thank you for that. Thank you on behalf of democracy around the world. That was a major miracle. My husband and I had the opportunity to go and visit the Berlin Wall just last year. And when I visited it, I thought of you. And I thought of how that incredible process started in your country. It was a miracle. You brought it about, a miracle in democracy. So give yourselves a round of applause for that.
For most of us who are born and raised in Canada, democracy is something that we take for granted. The fact that we're Polish, though, makes us think twice about taking it for granted. And I'm going to allow myself a few words in Polish. Będąc Kanadyjczykami i będąc równocześnie Polakami, bardzo ważne jest, żeby pilnować tej wolności, tej demokracji, którą my doznajemy całe życie i którą nasza ojczyzna Polska straciła nieraz, ale którą dzisiaj się cieszy. I nasze zadanie tutaj w Kanadzie jest nie tylko celebrować naszą polskość i ją pokazywać innym, ale również bronić dobrego mienia naszej Polski, jak czasami inni nas krytykują czy w złym świetle pokazują. Więc do tego nas wzywa nasza służba harcerska i tego ślubujemy, składając przyrzeczenie i nad tym czuwamy. Czuwaj.